10 marca wspominamy świętych 40 męczenników z Sebasty. Do najsilniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego w dawnej Armenii należała Sebasta, dlatego też po wybuchu prześladowania cesarza Dioklecjana miasto to musiało złożyć szczególnie krwawe ofiary. Sam Dioklecjan był synem niewolnika w Dalmacji, jednak dzięki wybitnym zdolnościom uzyskał wolność. W karierze wojskowej pokonywał kolejne stopnie, aż został komendantem gwardii cesarskiej, a wreszcie cesarzem rzymskim. W roku 286 przybrał sobie do pomocy i do współrządów jako współcesarza Maksymiliana Herkulesa, a potem jeszcze dwóch innych, Galeriusza i Konstancjusza Chlora. Maksymilian i Galeriusz wykazywali szczególne okrucieństwo w stosunku do wyznawców Chrystusa. Ten sam kurs kontynuował na wschodzie następca, cesarz Licyniusz. To właśnie za jego czasów poniosło śmierć męczeńską 40 męczenników z Sebasty. Legion rzymski, do którego należeli, nosił zaszczytny przydomek Fulminatus, czyli błyskawica. Namiestnik cesarza nakazał legionistom tego garnizonu złożyć ofiarę kadzidła na ołtarzu rzymskiego bożka. Wtedy żołnierze chrześcijańscy w liczbie 40 stanowczo odmówili. Jeden z nich, Cyrion, tak się odezwał do namiestnika Agrykolanusa, gdy wychwalał męstwo tego legionu i jego zasługi. Jeśli tak mężnie, jak mówisz, walczyliśmy za cesarza ziemskiego, jakże możesz przypuszczać, że postąpimy inaczej wobec naszego najwyższego Pana, jakim jest Bóg? Wtedy aresztowano wszystkich, zaprowadzono do Sebasty, a tam w więzieniu bito ich tak, aż powybijano im zęby, a w końcu skazano ich na zamrożenie. Bohaterscy żołnierze uczynili wówczas wspólny testament, w którym pożegnali się ze swoimi rodzinami i prosili, aby byli pochowani wszyscy razem. Tradycja chrześcijańska zachowała imiona owych 40 żołnierzy. Dnia 4 maja 320 roku zaprowadzono wszystkich do Sebasty, kazano im się rozebrać i tak nagich wystawiono na noc na trzaskający mróz. Zima wtedy była długa i mroźna. Męczennicy błagali Pana Boga tylko o jedno, aby wszyscy, tak jak 40 ich rozpoczęło mękę, tak zdołali ją szczęśliwie razem zakończyć. Oprawcy mieli dla siebie przygotowane ciepłe miejsce. Równocześnie zachęcali skazanych, by ratowali swoje życie przez poddanie się woli cesarza. Podanie głosi, że jeden z legionistów faktycznie się złamał i złożył nakazaną ofiarę, ale w jego miejsce poniósł męczeństwo jeden ze strażników, zachęcony koronami chwały, jakie ujrzał nad głowami męczenników. Tak więc cała 40 poniosła śmierć dla Chrystusa. Późniejsza wersja głosi, że męczennicy ponieśli śmierć przez zanurzenie każdego z nich w przeręblu jeziora. Kiedy wynoszono martwe już ciała, matka jednego z męczenników, Melitona, zauważyła, że jej syn jeszcze żyje. Wówczas żołnierze odsunęli go na bok, jednak bohaterska matka w obawie, by nie złamał się, sama wzięła syna na ręce i rzuciła na wóz, gdzie były ciała męczenników. Życzenie bohaterskich żołnierzy spełniono tylko częściowo, pochowano bowiem ich ciała razem, ale niebawem rozdzielono ich relikwie i rozdano po wielu kościołach, tak na wschodzie, jak i na zachodzie. Męczeństwo legionistów wychwalali święty Bazylii, święty Grzegorz z Nysy, święty Efrem, święty Gaudencjusz z Breszci, święty Grzegorz z Tours i wielu innych. Miejsce ich wspólnego grobu nosi dzisiaj jeszcze turecką nazwę Kırklar, co oznacza 40. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem modlitwę świętych męczenników z Sebasty, którzy za nami orędują, i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.